Szanowni Państwo, pojawia się możliwość, że być może po łzach, które wylaliśmy, jest szansa, że jednak Expo zagości w Łodzi, Expo International. Oczywiście ja osobiście nie życzę nigdy nic złego innym, ale jeżeli stałoby się tak, że Argentyna faktycznie nie podołałaby temu bardzo dużemu jednak inwestycji związanej z olbrzymimi finansami, zabezpieczeniami finansowymi, to oczywiście jesteśmy gotowi, żeby tę imprezę przejąć. I co najważniejsze, ponieważ infrastrukturę już wybudujemy, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaraz po tym, no może nie zaraz, bo to jest półtora roku różnicy, żebyśmy mogli również przeprowadzić Expo Herticulture, czyli tak zwane zielone Expo. Myślę, że te dwie imprezy pokazałyby Łódź w wielu barwach i tej związanej z kwintesencją rewitalizacji, jaką jest między innymi zieleń w mieście i to, co daje nam ta zieleń. Te tematy są nierozłączne, one są połączone, więc myślę, że dobrze by było, żeby razem były zrealizowane.